Z radością i z ulgą witam kolejne dwie pary do pracy, bo jest co robić, a praca w dwuosobowym teamie jest jednak mocno obciążająca. Tutaj spore wsparcie wcześniej członków, którzy nie mogli pracować pomimo swoich kompetencji. Dziś są w spółce. Myślę, że pewne rzeczy będą mogły przyspieszyć. Jakichś specjalnych zmian personalnych nie przewidujemy. Spółka ma, wydaje się, optymalny skład. W tej chwili zarząd czteroosobowy przy tych zadaniach, przy tych wyzwaniach będzie mógł pracować płynnie. Tak jak też wspominałem, proszę zwrócić uwagę, że przy dwuosobowej reprezentacji, w momencie, kiedy są tylko dwie osoby, a nie jesteśmy ludźmi do klonowania ani ze stali, czyli jakieś takie wypadki związane z chorobami, zostaje jeden członek, praktycznie rzecz biorąc, pewne rzeczy musiały czekać. Dziś w pełnym składzie możemy spokojnie pracować. Wikopole to jest duża spółka, mówimy tutaj o wodzie, mówimy o ściekach, ale też tak jak było wspomniane, zagospodarowanie energii, kwestie też finansowe. Także bardzo się cieszę, że będziemy mogli troszeczkę odetchnąć. Mówię tutaj o sobie i ewentualnie o Stanisławie, a wsparcie ze strony Sebastiana i Agnieszki pozwoli nam optymalnie zarządzać spółką bez jakiegoś takiego gaszenia pożarów, bo czasami tak było, że doba ma tylko 24 godziny, a my po prostu już żeśmy fizycznie nie wyrabiali. Proszę powiedzieć, jakie jest uzasadnienie sądów w sprawie tego postanowienia, które dotyczy Państwa, jednocześnie przywracając Państwa do pracy w WIK-u? No, uzasadnienie jest takie, że na tym etapie postępowania sądowego w zasadzie nie jesteśmy w stanie jakkolwiek zakłócić przebiegu tego procesu, dlatego sąd nie widział przeciwwskazań, żebyśmy mogli z powrotem pełnić funkcję członków zarządu. Trzeba było na to czekać prawie 2 lata? Tak, ponieważ prokuratura, prowadząc śledztwo, a z naszej strony były składane wnioski, nie uwzględniała tych wniosków, natomiast sąd do tego wniosku się pozytywnie przychylił i dzięki temu dzisiaj możemy zasilić zarząd WIK-u. No właśnie, no to teraz struktura zarządu ulegnie zmianie. Jakie będą Państwa w takim wypadku obowiązki? Czy to jest powrót na te same stanowiska? Zasadniczo tak, natomiast ponieważ jest nas 4, a pion, którym ja się zajmowałam, był bardzo obszerny, postanowiliśmy podzielić obowiązki, którymi ja się zajmowałam, na, powiedzmy prosto, wodę i ścieki, i podzielimy się z panem wiceprezesem Janikiem swoimi obowiązkami. Ich i tak jest dużo, nawet dla 2 osób. A w przypadku pana? Te rozmowy są przed nami, bo jest prezes Kawecki, który trochę odziedziczył zakres obowiązków byłego prezesa Ireneusza Jakiego, który ten zakres był bardzo minimalny, więc na pewno się tymi obowiązkami podzielimy tak, żeby funkcjonowanie spółki przebiegało w sposób bardzo płynny. Czy to oznacza, że to już weszło w życie i już Państwo podjęli obowiązki? No, podjęliśmy obowiązki, natomiast ten podział szczegółowy dzisiaj nastąpi, ponieważ mamy posiedzenie zarządu i będziemy decydować, jak konkretnie dzielimy się obowiązkami. Ale oczywiście to nie koniec jeszcze całej tej batalii, która trwa, rozumiem, panie prezesie? Tak, proces trwa i my jesteśmy cały czas do dyspozycji sądu i oczywiście czekamy na koniec i wyrok, który będzie sprawiedliwy, uczciwy. Wierzymy całkowicie, że to postępowanie jest transparentne i jesteśmy dobrej myśli. Proszę powiedzieć o kondycji finansowej spółki, bo też pojawia się w przestrzeni medialnej, że nie jest ona najlepsza. No ja myślę, że tak dobre wyniki w środku roku chyba jeszcze, albo może nie jeszcze, ale dawno nie były. Spółka w tej chwili, no na koniec lipca, bo dane mamy pełne za lipiec, wynik finansowy netto to jest 8 milionów 15 tysięcy. Także bardzo, bardzo dobry wynik. Ja przypomnę, że ten wynik potrzebny nam jest jakby z jednej strony do obsługi naszych udziałowców, jak też mamy też do dokończenia jakby rozliczenie finansowania oczyszczalni ścieków, ale to jest jakby odrębny temat. Także to stanowi taką bezpieczną poduszkę finansową. Oczywiście wynik nas bardzo cieszy, natomiast to nie jest tak, że te pieniądze są, leżą i nie wiemy, co z nimi zrobić. To cieszy spółkę, ale to cieszy mieszkańców i tych, którzy muszą płacić za wodę i za ścieki? Mieszkańców powinno cieszyć o tyle, że nie planujemy, wbrew temu, co się tutaj w ostatnich tygodniach zdarzało, że ktoś wspominał, że WIK planuje jakieś zmiany taryf. Ja przypomnę, że taryfy, które zostały ustalone w listopadzie, a weszły w życie w grudniu ubiegłego roku, będą obowiązywały przez trzy kolejne lata. Oczywiście ta taryfa jest lekko krocząca, więc to nie jest tak, że cena z grudnia ubiegłego roku będzie przez kolejne 3 lata, natomiast zachęcam do zapłacenia
zapoznania się z taryfą, jeśli chodzi również o decyzję. A ten wynik pozwala nam po prostu dobrze spoglądać w przyszłość, mając na względzie te wszystkie zamierzenia inwestycyjne, bo proszę pamiętać, że co do zasady inwestycje powinny być realizowane z zysku. To jest ogólna zasada ekonomii i w związku z tym nie będziemy musieli jakoś specjalnie ograniczać tych planów i tych zamierzeń inwestycyjnych, które tak naprawdę służą właśnie mieszkańcom, szczególnie tym, którzy będą czekać na decyzje dotyczące wydania warunków na podłączenie, również zakładów pracy, etc. Tak? Także nie planujemy zmian taryf, nie planujemy opracowywania nowego wniosku. Te taryfy, które są zatwierdzone, są bardzo dobre. I na koniec to słowo inwestycja, o której pan powiedział, ta długo oczekiwana. Myślę oczywiście o oczyszczalni na Wrocławskiej. Idziemy w sukurs Odrze. Oczyszczalnia ma bardzo dobre parametry. Efekt ekologiczny jest wysoki, bardzo pożądany. Spełniamy z naddatkiem wymogi rozporządzenia pana ministra. I teraz będziemy pracować wspólnie z całym zarządem nad tym, żeby nie tylko efekt ekologiczny był, ale też poprawić efekt ekonomiczny, czyli to, o czym wspomniała pani prezes tutaj na konferencji, czyli maksymalne wykorzystanie, optymalne wykorzystanie energii elektrycznej, którą będziemy produkować, czyli właściwie już produkujemy na oczyszczalni.